Dobry wieczór, w piątek 19 kwietnia. Rafał Kulik, zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Czas na wyczekiwany od 2 tygodni finałowy akt wyborów samorządowych. Już za chwilę rozpocznie się cisza wyborcza, a kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i gmin intensywnie spędzali dziś ostatnie godziny. Jak wyglądały ostatnie chwile kampanii przed drugą turą wyborów, to sprawdzała Magda Sincewicz. Co to pani powiada? Zapalenie płuc pan dostanie, na pewno. Ale każdy ma prawo powiedzieć swoją. W wieku ja swoje przeżyłam i wiem, ale każdy ma prawo swoją ocenę. Ja mam prawo i pan ma prawo. To już naprawdę ostatnia prosta, choć jak widać nie zawsze jest prosto. Mimo to ci, którzy dostali drugą szansę, nie poddają się i do ostatnich chwil walczą o każdy głos. Ja całą kampanię prowadzę w takim nurcie otwartości i sukcesywnie dozowałem coraz nowe elementy tej kampanii. Pierwszym elementem takiej kampanii wyjścia do ludzi to były spacery Idę Dalej, spacer z Andrzejem Sączkiem, kandydatem na prezydenta miasta Rybnika. Problemami mieszkańców postanowił się także zająć kontrkandydat i obecnie urzędujący prezydent Rybnika ubiegający się o reelekcję. Ostatnie momenty kampanii spędził m.in. tu, w Urzędzie Marszałkowskim, w trakcie ogłaszania decyzji o przywróceniu ruchu pociągów na trasie Gliwice-Knurów-Rybnik. Nie było ich tu przez 2 dekady. Wrócą na tory już 9 czerwca. Patrzę choćby na dzisiejsze spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim. Podpisujemy ważną umowę o połączeniach kolejowych pomiędzy Rybnikiem i Gliwicami. Także cały czas coś się dzieje. No i mogę tylko powiedzieć, że zachęcam, aby pójść po prostu na wybory i zagłosować. Swój głos w tej sprawie zabrała również obecna na briefingu kandydatka na prezydenta Gliwic. Choć jak przyznaje, transport to tylko jedna z rzeczy, których potrzebują mieszkańcy jej miasta. Gliwiczanie chcą zmiany, chcą innych Gliwic, Gliwic, w których będzie od 15 lat obiecywany szpital, będzie więcej mieszkań komunalnych na wynajem, przestaniemy wycinać drzewa, uatrakcyjnimy nasze miasto dla młodych ludzi. To między innymi szpital stał się kością niezgody między nią a kontrkandydatem, obecnie pełniącym funkcję wiceprezydenta Gliwic. Skończyło się procesem wyborczym, zresztą nie jednym, bo dzisiaj został złożony kolejny. Kolejne dni przyniosą odpowiedź na to, czyje pomysły na zarządzanie miastem przekonały wyborców. Po wyborach oczywiście będę rozmawiał z koalicjantami w Radzie Miejskiej. Spotkamy się, przedyskutujemy, myślę, że ze wszystkimi radnymi przyszłe zarządzanie miastem. Jak ważna jest współpraca, nie tylko na szczeblu samorządowym, przypominają ci, którzy do tej pory pełnili funkcje także poza nim. Pragną te praktyki przenieść na własne podwórko. Ta aktywność na zewnątrz prezydenta, jego doświadczenie tutaj będzie miało ogromne znaczenie. Dobry kontakt z wszystkimi prezydentami. Ja jako poseł czy też minister już dzisiaj mam ten dobry kontakt. Potrafię też walczyć o swoje i bicie o swoje. Ocenią to wyborcy już w najbliższą niedzielę. Nie tylko ostatnie 2 tygodnie kampanii, ale też wcześniejsze działania kandydatów. Myślę, że kampania w tym roku na wiosnę troszkę nietypowo. Ale była też intensywna, zwłaszcza po świętach. Po świętach, kiedy to no, ta pogoda była fajniejsza i można było bezpośrednio z mieszkańcami się spotkać, spacerując po mieście. Na niedzielny spacer do urn będzie można wybrać się już o godzinie 7. Lokale wyborcze będą czynne do godziny 21. To będzie wyjątkowe spotkanie i to pod wieloma względami. Wielkie piłkarskie święto po raz kolejny na Stadionie Śląskim. Najbardziej spektakularnie zapowiada się Frekwencja na naszym gigancie, bo na meczu Ekstraklasy w historii spotkań w XXI wieku tylu kibiców jeszcze nie było. Paweł Jędrusik. Tylko w piątek do południa na mecz Ruch Chorzów Widzew Łódź sprzedano ponad 47 tysięcy biletów. A to nie wszystko, bo bilety są jeszcze w sprzedaży, a dostępnych jest około 50 tysięcy miejsc. Niewiele spotkań w polskiej piłce ligowej cieszy się aż taką popularnością. Sam rekord Ekstraklasy mówi za siebie, przemawia za siebie i to, że będzie przeszło dużo ponad 40 tysięcy, no to myślę, mało kto w Ekstraklasie ma okazję wystąpić w takim spotkaniu. Choć to zmagania ekstraklasowe, to będzie to mecz przyjaźni kibiców Ruchu Chorzów z Widzewem Łódź i będzie szczególny nie tylko z powodu Frekwencji. Mecz został zaplanowany dokładnie w dniu urodzin Ruchu Chorzów. Będzie to 104. rocznica powstania naszego klubu, więc też myślę, że to też fajny moment, żeby te urodziny Ruchu właśnie uczcić w ten sposób, czyli obecnością na takim meczu, który na pewno przejdzie do historii.
Mecz Ruchu z Widzewem rozpocznie się w sobotę o godzinie 17.30. Stadion Śląski jest już przygotowany na to spotkanie. Kończymy branding szatni, branding tunelu, tak żeby piłkarze obu ekip czuli się u nas jak u siebie w domu. Dla Ruchu to kolejny mecz w walce o utrzymanie w lidze, choć wszystko wskazuje na to, że szanse na pozostanie w Ekstraklasie są już tylko iluzoryczne. 1000 operacji w zaledwie kilka miesięcy. Tyle zabiegów leczenia zaćmy wykonano w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie na oddziale okulistyki. To jedyna placówka w Polsce, która wszczepia nowoczesne soczewki na taką skalę w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak przebiega taki zabieg, kto się kwalifikuje i ile trwa powrót do pełnej formy? Fatima Orlińska sprawdzała dziś, rozmawiając z mistrzynią seniorów w badmintonie. Pani Maria Rzeźniczek to utytułowana badmintonistka w kategorii wiekowej 65+. To pasja, którą odkryła w sobie będąc na emeryturze, by jednak mogła realizować się w niej w pełni i zdobywać kolejne medale, brakowało jej bystrego oka. I to dosłownie, bo od kilku lat cierpi na zaćmę. W piątek poddała się po raz drugi operacji wszczepienia innowacyjnej soczewki, tym samym podnosząc do okrągłego 1000 statystyki wykonanych w Będzinie zabiegów. Po tym zabiegu po prostu nie będę miała się z lotką, bo wiadomo, to jest szybki sport, lotka pędzi jak szalona. Ja nie zawsze potrafię ją uchwycić, po prostu no 60%, 70% widoczności to jest trochę za mało na taki sport. Mnie to nie przeszkadzało, ja jakoś grałam, jakoś tą lotkę odbijałam, nie poznawałam ludzi na ulicy. Pani Maria jeszcze tego samego dnia mogła opuścić Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie, ponieważ cała procedura przyjęcia do szpitala wraz z zabiegiem jest jednodniowa. Sama operacja to kwestia kilkunastu minut, jak przekonuje okulista, a pełna rekonwalescencja trwa około 2 tygodni. Soczewka o rozszerzonej głębi ostrości stosowana w Będzinie pozwala osiągnąć doskonałe widzenie na dal oraz na odległości pośrednie. Operacja usunięcia zaćmy polega na tym, że my usuwamy tą soczewkę specjalną metodą i w miejsce tej usuniętej soczewki wszczepiamy sztuczną soczewkę. Przed każdym zabiegiem zakwalifikowani pacjenci poddawani są jeszcze badaniom. Już za kilkanaście minut pozbędziemy się tej przeszkody w widzeniu. Sama operacja przebiega w znieczuleniu miejscowym. Pacjent jest w stałym kontakcie. Badamy zawsze pacjenta kompleksowo, oglądamy zarówno jedno i drugie oko. Staramy się obejrzeć, bo oczywiście zaćma sama w sobie przysłania, ale mamy do tego inne aparaty i inne sprzęty, które pozwalają obejrzeć w zasadzie całe oko, wykluczyć inne również jednostki chorobowe, które mogłyby tutaj popsuć cały efekt. Natomiast jeżeli już coś znajdziemy, to oczywiście toczymy tutaj z pacjentem rozmowę, która tłumaczymy, co powinniśmy zrobić w następnych krokach. Oglądamy jedno, drugie oko, oglądamy efekt poprzedniego zabiegu. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie to jedyna placówka w Polsce, która na taką skalę wykonuje operacje z wykorzystaniem najnowocześniejszych soczewek w ramach NFZ. Miesięcznie to nawet kilkaset operacji, które w żaden sposób nie są limitowane. Mimo że jego powstanie związane jest z rozwojem przemysłu, to trudno odmówić mu uroku zabytku, jakim się stał. Szyb Franciszek w Rudzie Śląskiej, którego historia sięga połowy XIX wieku, stał się głównym elementem nowego planu. Dziś jego właścicielem stało się miasto, które chce stworzyć tam lokalne centrum tradycji. Czym będzie się zajmować, tego dowiemy się już z materiału Pawła Jędrusika. Kopalnia Brandenburg to najstarsza kopalnia na Górnym Śląsku. Zaczęła funkcjonować w 1770 roku. Teraz te tereny mają dostać nowe życie. Spółka restrukturyzacji kopalń przekazała je bezpłatnie miastu. To jest teren o powierzchni 8,5 tysiąca metrów kwadratowych, zabudowany historyczną zabudową kopalnianą wraz z wieżą wyciągową. To była infrastruktura przeznaczona do działalności górniczej. Dzisiaj będzie miała zupełnie nową funkcję. I to nie jedną, bo kilka. Na pewno będzie przypominać o historii. Pomysł jest taki, żeby to właśnie było ta funkcja społeczna, czyli upowszechnianie tych tradycji śląskich, bo to nie tylko izba kapelmistrza, czyli nie ten muzyczny aspekt, ale także kwestie i strojów, więc to jest jeszcze jedna część, to druga. I trzecia część to dotyczy znowu, jest taka izba masterchefa, czyli te wszystkie nasze tradycje lokalne, jeśli chodzi o kulinaria. Będzie też można odwiedzić działek, czyli zewnętrzny ogródek warzywny, ale nie będzie to tylko miejsce do oglądania, również do mieszkania. Miasto planuje wybudować tu mieszkania komunalne.
Mieszkania będą w niemal wszystkich budynkach poza lokalnym centrum tradycji. Lokalne centrum tradycji to będzie budynek użyteczności publicznej, natomiast budynki okalające to będą mieszkania komunalne oraz mieszkania wspomagane. Planujemy około 35 mieszkań. Średnia wielkość tych mieszkań to około 50 metrów kwadratowych. Lokalne centrum tradycji ma być gotowe do końca tego roku. Z kolei na budowę mieszkań miasto chce pozyskać dofinansowanie w kwocie ponad 13 milionów złotych. Zużyte opony ze względu na swój skład uchodzą za odpad niebezpieczny. I mimo coraz większej świadomości ekologicznej, wciąż porzucane są w lasach, tworząc nielegalne wysypiska śmieci. To z nimi zmaga się m.in. Nadleśnictwo Siewierz, które w sobotę postanowiło zorganizować akcję zbiórki zużytych opon w zamian za sadzonki drzewa. Zeszłoroczna akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a kolejka chętnych nie miała końca. Fatima Orlińska. Stara, zużyta gumowa opona może zamienić się w drzewo. I nie chodzi wcale o te wrastające w krajobraz porzucone nielegalnie na terenach zielonych. W sobotę 20 kwietnia w godzinach od 9 do 14 w Nadleśnictwie Siewierz będzie można oddać niepotrzebne już opony, a w zamian otrzymać sadzonkę. Na górnym parkingu przed Nadleśnictwem Siewierz staną 4 duże kontenery na opony. Zakładamy, że zmieści się w nich około 10-15 ton. Docelowo jesteśmy przygotowani na 30 ton, czyli prawie 2 razy więcej niż poprzednim razem przy poprzedniej akcji. Mamy pulę 5000 sadzonek. Część już jest przygotowana, gotowa, czeka na jutrzejszą imprezę. Opony odbierane będą bezpłatnie, a ich limit na jedną osobę to 8 sztuk. Za każdą należy się jedna sadzonka drzewka, w tym dęby, świerki, wiązy i buki. A że problem opon porzucanych w miejscach, w których znajdować się nie powinny, wciąż jest duży, widać na każdym kroku. Lasy, parki, tereny budowy i pustostany. Większość gmin w województwie śląskim zapewnia mieszkańcom możliwość odbioru starego ogumienia nieodpłatnie. Co sądząc po liczbach w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, cieszy się coraz to większą popularnością. Według danych za 2023 rok we wszystkich ekopunktach przyjęliśmy 177 ton zużytych opon. Natomiast jeżeli chodzi o ten gorszy obszar, czyli likwidację dzikich wysypisk, blisko 25 metrów sześciennych zebraliśmy tych opon na kwotę 5000 zł. Zamiast tworzyć dzikie wysypiska odpadów, w tym wypadku niebezpiecznych, zużyte opony za drobną opłatą można pozostawić również u wulkanizatora podczas sezonowej wymiany. Ci przyznają, że to coraz częstszy zabieg stosowany przez klientów, a zatem dobry krok w stronę przyszłości. Większość klientów jednak decyduje się na pozostawianie opon u nas w celu utylizacji. Prowadzimy taką swoją bazę klientów, w których wiemy, że opony nie nadają się na przykład już do użytku, i informujemy o tych. Dla warsztatów są to firmy, które odbierają od nas opony za pośrednictwem karty przekazania odpadu. Co warto mieć na uwadze, bo jedna opona do pełnego rozkładu potrzebuje nawet 80 lat. Podczas poprzedniej akcji Nadleśnictwo Siewierz odebrało od mieszkańców 3529 opon, które dostarczono w 274 samochodach. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Spokojnej nocy i spokojnego weekendu. Dobranoc.